Identyfikator podmiotu SCP-590 Klasa podmiotu Bezpieczne Specjalne czynności przechowawcze SCP-590 przydzielony jest do standardowej strefy życiowej w sektorze 7. W pomieszczeniu tym przez cały czas musi znajdować się jeden strażnik, który będzie pilnował, by SCP-590 nie wyrządził sobie krzywdy. SCP-590 należy zapewnić jeden telewizor, którym wyświetlane będą wyłącznie programy dla dzieci. SCP-590 pod żadnym pozorem nie może opuścić sektora siódmego. Obiekt należy karmić jedynie witaminowo-proteinowym klejkiem, który został dla obiektu opracowany. W razie przyłapania kogokolwiek na próbie karmienia SCP-590 inną substancją, osoba zostanie zdegradowana. Aby móc obchodzić się z SCP-590, konieczne jest uprzednie uzyskanie odpowiedniej autoryzacji. Notatka. SCP-590 nie wolno mianować inaczej niż 590. Obiekt jest wyłącznie narzędziem, a nie czymś przyjacielem, bratem czy dzieckiem. Osoby, u których przejawi się przywiązanie do obiektu, zostaną przeniesieni na inną, samotną służbę. Opis. SCP-590 z wyglądu przypomina młodego chłopca w wieku około 16 lat. Jedyną korzyścią, którą podmiot najwyraźniej czerpie ze swojej anomalności, jest długowieczność, jako że nie starzeje się odkąd został pozyskany przez fundację. Pomimo, że obiekt przypomina we wszystkich aspektach nastolatka, kiedy SCP-590 dotknie jakiejkolwiek innej osoby, natychmiast wyleczy ją ze wszystkich ran i chorób, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Efektem ubocznym jest fakt, że obiekt sam zacznie owe problemy zdrowotne cierpieć, to znaczy i ból, i skutki. Gwoli wyjaśnienia, kiedy obiekt wyleczy ranę fizyczną, nie tylko poczuje on ból otrzymania owej rany, ale na jego ciele, w miejscu odpowiadającym lokalizacji rany u osoby, której dotknął, pojawi się także odpowiednia szrama. Po wyleczeniu osoby cierpiącej na nowotwór, guz zmaterializuje się w różnych miejscach jego ciała, zwykle wzdłuż jego rąk lub nóg. Wyleczenie zaburzeń psychicznych skutkuje pośrednim transferem problemu, przez co objawia się on w samym SCP-590. Obrażenia, które obiekt przyjmuje, akumulują się. SCP-590 nie jest w stanie leczyć zaburzeń psychicznych wywołanych indukcją psioniczną, to jest także taką przeprowadzoną przez obiekty SCP, którym właściwe są zdolności wpływania na umysły. W roku... SCP-590 był złożony chorobą i z powodu akumulowania obrażeń nie mógł opuścić swojego pokoju. W roku SCP-590 podłączono do systemu podtrzymywania życia, ponieważ obiekt nie był w stanie samodzielnie oddychać. Niedługo po tym otrzymał on jedną dawkę SCP-500, która odnowiła jego organizm do pełni życia. Zgodnie z sugestią doktora Brighta, SCP-590 został od razu zmuszony do wyleczenia kilku przypadków niepełnosprawności umysłowej. W związku z tym, SCP-590 w kwestii dojrzałości umysłowej znajduje się na poziomie 3 latka i jest skrajnie uległy. SCP-590 jest aktualnie zarezerwowany dla naukowców i pracowników na wyższych stanowiskach. Wnioski o zatwierdzenie testów powinny trafiać do doktora.